sesja Rady Miasta to przede wszystkim uchwały, interpelacje, ale także przyjemne, wzniosłe chwile. Jedną z takich właśnie chwil było odznaczenie dla zasłużonej dla miasta Świdnica Haliny Aszkiełowicz-Wojno. Był to wniosek środowiska sportowego, środowiska, które jest zgromadzone wokół klubu siatkówki. Pani Halina to jest postać legenda. Jest to jedna z nielicznych świdniczanek, która ma na swoim koncie tak ogromne zasługi dla sportu, tak wybitne osiągnięcia. Przypomnę, uczestniczyła i w Mistrzostwach Świata, i w Olimpiadzie, i stamtąd wracała razem z całą drużyną z medalami. Lista tych zasług, tych nagród jest niezwykła. Myślę, że jest to najbardziej utytułowana siatkarka, jaka tutaj w Świdnicy grała w klubie Polonia, która walczyła o dobre wyniki dla Świdnicy. Mimo tego, że pani Halina przeprowadziła się do Wrocławia, nie zapomniała o swoim rodzinnym mieście. Jest gościem na wielu nie tylko siatkarskich, ale w ogóle sportowych imprezach w naszym mieście. Co takie wyróżnienie dla niej oznacza? W zasadzie wszystko. I wspomnienia, i docenienie. I to, że jestem tutaj, gdzie jest tak bardzo dużo młodzieży uprawiającej siatkówkę, no w zasadzie wszystko, trudno wyróżnić. Jestem bardzo podbudowana tym, że jeszcze mnie tutaj pamiętają, że zapraszają na zawody, zapraszają również na inne uroczystości. Ile czas mi pozwala, to oczywiście będę przyjeżdżać, bo to jest zawsze miasto bliskie memu sercu. Zresztą tutaj odnosiłam największe sukcesy, prawda? Tak jak wyczytał pan wiceprezydent, zdobyłam wszystko to, co najpiękniejsze, to, co najbardziej wartościowe, zdobyłam właśnie będąc zawodniczką Polonii Świdnica. Szkoda, że minęły tamte czasy. Dla mnie to taki wzór dla młodych sportowców, bo jest to osoba niezwykle skromna, bardzo sympatyczna, taka, która pokazuje nam, ile też pracy trzeba włożyć w te sportowe osiągnięcia. W imieniu władz miasta, jak i własnym, serdecznie gratulujemy.